Kamil Jagusz, Ruch Chorzów. Karol Zając, Talent Wrocław. I gościnnie w tej grupie wystąpi Paweł Ostapski z Oławy. Sędzią głównym, przypomnę, jest pan Edward Damowski, sędzia klasy międzynarodowej z Gliwic. Pozostali sędziowie to pan Zbigniew Świtalski, sędzia klasy międzynarodowej z miasta stołecznego Wrocław. I wszystkim znany pan Stanisław Wybranowski, Polkowice. Oraz pan Jacek Góralski, również państwu doskonale znany. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu prezesa Dolnośląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Jest pan prezes? Jest pan prezes, który uroczyście otworzy dzisiejsze zawody. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych, przede wszystkim zawodników i zawodniczki, które już wystartowały. Działaczy, trenerów oraz rzeszę kibiców, tą zgromadzoną tutaj na sali i tam przed laptopami, przed ekranami monitorów. Chciałem zaznaczyć, że ta transmisja jest pierwszą w historii polskich ciężarów zrobiona z takiej imprezy, czyli z eliminacji, nie z mistrzostw Polski, czy to indywidualnych, czy drużynowych. Dlatego chciałbym tutaj podziękować organizatorom tych eliminacji w osobie Krzysztofa Michalskiego i Jurka Romańca, że tak zorganizowaną imprezę. Wszystkim życzę udanych 6 podejść, rekordów życiowych i kwalifikacji na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, która odbędzie się w lipcu w Muszynie. Dziękuję. Zawody uważam za otwarte. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję zawodnikom, sędziom i proszę jednego z sędziów z pierwszej grupy o... Ile ma być? Leszek, wszystkie dziewczyny wychodzą teraz do dekoracji, czy tylko trzy? Pięć osób, tak. Pięć dziewczyn.